Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszy niedzielny poranek, w piątą niedzielę po Wielkanocy, niedzielę Rogatę. I pragnę pozdrowić Was serdecznie z Kościoła Apostołów Piotra i Pawła w Wiśle, hasłem rozpoczynającego się dzisiaj nowego tygodnia, a hasło to zapisane jest w psalmie 66, gdzie w wierszu 20 czytamy: Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swojej łaski. Pozwólcie, że przeczytam teraz nowotestamentowy fragment, który będzie dzisiaj rozważany w naszych wszystkich ewangelickich kościołach. Znajduje się on w 6 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdzie od 5 wiersza czytamy takie słowa. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej i zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim Go poprosicie. A wy tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Tak jak usłyszeliśmy, nasze myśli koncentrują się dzisiaj wokół modlitwy. Modlitwa zresztą od zawsze odgrywała w życiu religijnym bardzo ważną rolę, ponieważ to właśnie dzięki modlitwie ludzie utrzymywali kontakt z Bogiem. Modlitwa nie tylko jest w stanie dodać sił, ale jest także pewnego rodzaju światełkiem w tunelu. Modlitwa, moi drodzy, utwierdza, że modlący ze swoim problemem, bólem, trudnym doświadczeniem nie jest sam, ale że ma po swojej stronie Boga. Boga, który nie tylko wysłuchuje, ale Boga, który przede wszystkim mu pomaga i błogosławi. Modlitwa jest pewnego rodzaju orężem, z którego korzystało z dumą wiele pokoleń chrześcijan. Naprawdę, modlitwa pomagała powstać na nogi, kiedy ktoś upadł. A droga siostro, drogi bracie, jak jest dzisiaj z Tobą? Jak wygląda Twój kontakt z Bogiem? Czy jest on codzienny? Czy raczej należałoby powiedzieć, że on jest bardziej niedzielny, może świąteczny? Czy możesz powiedzieć, że pamiętasz o Bogu zawsze i wszędzie? Czy może wzdychasz do Niego tylko i wyłącznie, kiedy Go potrzebujesz? Kiedy potrzebujesz Jego pomocy, wsparcia, ratunku? Chciałbym, abyś spróbował i spróbowała dzisiaj odpowiedzieć sobie na pytanie, jak wygląda naprawdę Twoje życie modlitewne. Dlaczego? Dlatego, że Bóg cierpliwie czeka na kontakt swojej strony. Tak, droga siostro, drogi bracie, Bóg czeka na Twoją modlitwę. Bóg czeka na Twoją decyzję. Bóg czeka, aż otworzysz dla Niego swój umysł, swoje serce, swoje życie i pozwolisz Mu nad sobą panować. Bóg czeka na Ciebie. Moi drodzy, pragnę życzyć Wam błogosławionej niedzieli i bardzo dobrego tygodnia. Zostańcie z Bogiem. Łaskawy i miłosierny Panie Boże, dziękujemy Tobie za dzisiejszy niedzielny poranek. Dziękujemy Tobie za to, że przypominasz nam o tym, jaką moc ma modlitwa. Dziękujemy, że przypominasz nam o tym, jak wielki i potężny to oręż. Prosimy Ciebie, nakłaniaj nas każdego dnia do tego, abyśmy składali ręce i zginali kolana przed Twoim majestatem. A przede wszystkim każdego i każdą z nas utwierdzaj, że nieustannie wsłuchujesz się w nasze modlitwy, pomagasz, ratujesz. Niech Twoje imię, Boże, będzie pośród nas błogosławione i chwalone na wieki wieków. Amen.